Wykonawcy, który odnowi wieżę Suwalskiego Ratusza, poszukują władze miasta. Kilka miesięcy temu z wieży zaczął odpadać tynk. Był czas, że chodnik przed magistratem trzeba było odgrodzić, bo spadające kawałki gruzu zagrażały przechodniom. Później elewację doraźnie zabezpieczono. Teraz, jak mówi Kamil Sznel z biura prezydenta Suwałk, czas na gruntowny remont. Remont wieży, czyli tak naprawdę odtworzenie wszystkich ubytków w tynkach, odtworzenie ubytków w gzymsach, wymiana elementów drewnianych bądź też obróbki blacharskiej. Wszystko to, co na naszej wieży ratuszowej jest zniszczone, będzie musiało zostać w ramach tego postępowania inwestycyjnego wymienione bądź odtworzone. Przypomnijmy, że remont ratusza miał miejsce ponad 15 lat temu. Czas odcisnął już swoje piętno na niektórych elementach budynku. Miasto przymierzało się nawet do remontu całej elewacji, ale wykonawcy zaskoczyli samorząd wysokimi cenami prac. Czas odcisnął swoje piętno na tym elemencie budynku Urzędu Miejskiego w Suwałkach. Odpadło kilka elementów z tynku wieży Urzędu Miejskiego. Konieczne było zabezpieczenie poprzez zbicie odpadających elementów tynku oraz chwilowe wygrodzenie chodnika pod samą wieżą. W chwili obecnej takich zagrożeń już nie ma. Nie zmienia to faktu, że chcemy, by po prostu ta wieża została odtworzona i wyremontowana. Przypomnę tylko, że w ubiegłym roku był taki plan, by cały budynek Urzędu Miejskiego w Suwałkach z zewnątrz został wyremontowany. Niestety oferty, które wtedy wpłynęły w postępowaniu przetargowym, bardzo mocno przekraczały możliwości finansowe, które akurat wtedy miasto Suwałki przeznaczyło na to zadanie inwestycyjne, w związku z czym odstąpiliśmy od tego remontu. Jednak remont samej wieży dłużej nie może czekać i mamy nadzieję, że dzięki temu przetargowi, który jest właśnie ogłoszony, uda się to postępowanie inwestycyjne przeprowadzić. Wieża ma być odnowiona do końca czerwca.